Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części materiału chciałem pokazać, na czym polega działanie modyfikatora Edge Split, czyli takiego modyfikatora, który jest w stanie automatycznie dla nas rozdzielać czy też rozcinać krawędzie. Na początku do sceny dodam zwykłego plane'a i tego plane'a wyekstruduję wzdłuż krawędzi leżącej najbardziej z prawej strony, wzdłuż osi X. I teraz mamy plane'a, który składa się z dwóch krawędzi. Jedną z tych krawędzi podniosę do góry. I teraz możemy sobie wyobrazić sytuację, w której chcielibyśmy, aby automatycznie ta krawędź została rozcięta. Oczywiście nic trudnego, można wcisnąć V i rozciąć taką krawędź, ale chcielibyśmy mieć sposób na automatyczną zmianę wprowadzoną przez modyfikator. I do tego celu właśnie służy modyfikator Edge Split. A więc dodam go teraz. Edge Split jest znowuż w grupie generatorów. No i już. W tym momencie ta krawędź została rozcięta, chociaż tego tak naprawdę nie widać. Musiałbym zastosować modyfikator, nacisnąć Apply. Zobaczę jeszcze tylko, czy ten kąt jest odpowiedni, dam troszeczkę więcej. No i teraz możemy dać Apply. Teraz w trybie edycji widzę, że krawędź została rozcięta, a więc modyfikator zadziałał. Oczywiście, jeżeli nie zrobię Apply, to w trybie edycji nie jestem w stanie tak naprawdę tego zobaczyć. Cofnę jeszcze raz. W trybie edycji krawędź jest nadal połączona. Ale w trybie obiektowym efekt jest taki, jakby te krawędzie zostały rozcięte, dlatego że mam tutaj modyfikator. No i teraz tak, jego działanie tak naprawdę nie służy do tego, aby rozcinać krawędzie. Krawędzie można rozciąć w trybie edycji ręcznie, jeżeli to jest akurat potrzebne. Natomiast przydaje się ten modyfikator wtedy, kiedy mamy jakieś bryły wymagające wygładzenia. Otóż mam teraz na scenę wstawiony walec. Korzystając z narzędzi, no już zapomniałem włączyć, przepraszam. Korzystając z narzędzi mogę nadać mu cieniowanie ciągłe. To znaczy, że każda krawędź pomiędzy dwiema płaszczyznami będzie miała po obu stronach bardzo zbliżony kolor, tak że nie będzie widać samych krawędzi. Smooth. Cieniowanie gładkie. Walec wygląda w tym momencie dosyć dziwnie, ponieważ krawędzie na jego bocznych powierzchniach oczywiście są fajnie połączone i widać je bez większych problemów. Natomiast pomiędzy podstawami a ścianami jest to wygładzenie lekko mylące i dziwnie wygląda. A więc teraz można byłoby to naprawić w ten sposób, że naciskam czy też zaznaczam sobie krawędź i odcinam ją za pomocą, no może całą powierzchnię odetnę, odcinam ją za pomocą klawisza Y. I teraz proszę zobaczyć, tutaj są rozcięte powierzchnie, a więc ta powierzchnia podstawy jest odcięta od powierzchni ściany i to powoduje, że w tym momencie te rozcięte krawędzie, mimo cieniowania smooth na całym obiekcie, są rysowane w sposób łatwo widoczny. To znaczy ich kolor jest różny po obu stronach. Tak działa rozcięcie krawędzi. I właśnie teraz, żeby nie trzeba było rozcinać wszystkich krawędzi na całym obiekcie ręcznie, do tego celu właśnie służy ten modyfikator Edge Split. A więc dodajmy sobie nowy walec, bez żadnych modyfikacji. Ustawię mu własność cieniowania ścian na Smooth, czyli wygładzimy sobie interpolując kolory pomiędzy wierzchołkami. I teraz dodam modyfikator Edge Split. I od razu mam elegancko wygładzone ściany, natomiast podstawy są wyraźnie odcięte. I to odcięcie jest wirtualne na razie. I teraz tak, działanie tego modyfikatora polega na tym, że jeżeli jakieś ściany są z odpowiednim kątem pomiędzy sobą, wtedy następuje rozcięcie krawędzi, która jest pomiędzy nimi. I ta krawędź jest rozcinana wtedy, kiedy split angle, czyli kąt jakby rozcięcia, jest większy niż 30 stopni. Oczywiście między podstawami a ścianami jest kąt 90 stopni, więc to rozcięcie następuje. Ale gdybym zmienił ten kąt i go podniósł troszeczkę, mógłbym doprowadzić do sytuacji, w której rozcięcie nie nastąpi. Teraz to rozcięcie będzie następowało tylko dla przypadku, kiedy będziemy mieli kąt większy od 94 stopni. Więc można za pomocą kąta sterować, które krawędzie będziemy mieli rozcięte, a które nie. Widać także, że jeżeli kąt zmniejsza do zera, to rozcinane są również krawędzie na ścianach bocznych, ponieważ kąt między nimi jest bardzo niewielki tak naprawdę. Wystarczy zwiększyć go do 13 i już mamy ładnie wygładzone ściany. I teraz ktoś może powiedzieć, że kąt między ścianami to nie jest tak naprawdę 13 stopni, tylko coś bliskiego wartości 180 stopni. W tym momencie ten kąt działa jak dopełnienie do wartości 180. A więc 13 stopni jest między kierunkiem poziomym, a nachyleniem tych ścian, które są tu na górze. No i to właśnie teraz można ustawić. Istnieje również inna wersja, czy też inny sposób na kontrolę działania modyfikatora Edge Split, mianowicie poprzez tak zwane Sharp Edges, czyli tak zwane ostre krawędzie. Otóż mogę wyłączyć wygładzanie według kątów w ogóle. Nie ma go teraz.
Natomiast mogę zaznaczyć sobie jedną z krawędzi w trybie edycji jako tak zwaną ostrą krawędź, sharp edge. Robię to naciskając klawisz Ctrl E, to jest menu specjalne dla krawędzi, i z tamtego menu wybieram mark sharp, czyli zaznacz jako ostrą. Zaznaczyłem, ta krawędź stała się teraz zielona i teraz jeżeli wrócę do trybu obiektowego, prawdopodobnie będę mógł zaraz zaobserwować, że jest tutaj gdzieś jakieś rozcięcie. No teraz słabo widzę, raczej go tutaj nie ma. Już nawet nie wiem, która to była krawędź. Prawdopodobnie nie jest to dobry model, ale spróbujmy zrobić to z trochę większym kątem. Weźmy sobie kilka krawędzi z obwodu, na przykład tutaj. Teraz Ctrl E, Mark Sharp i już widać efekt. W tym momencie również zaznaczyła się ta nasza, czy też zrobiła się ta nasza krawędź zaznaczona poprzednio. Nie wiem, dlaczego wtedy jej nie widziałem. W każdym razie teraz mamy krawędzie zaznaczone jako ostre, natomiast wszystkie pozostałe są wygładzone. Tego typu działanie Edge Splita pozwala wybiórczo modelować sobie krawędzie, które chcemy, aby były ostre i takie, które nie chcemy, aby były ostre. Wstawię po raz kolejny walec. Przekręcę go troszeczkę, wydłużę i teraz pokażę, jak można wymodelować, korzystając ze Smootha i Edge Splita, bardzo ładnie wyglądającą geometrię. A więc podnijmy sobie ten walec kilka razy. I teraz gdybym chciał, aby na przykład ta część została rozciągnięta i nieco pomniejszona, tworząc taki fajny jakby szew, to w tym momencie wygładzenie powoduje, że nie wygląda to najlepiej. Teraz właśnie wchodzi do akcji modyfikator Edge Split i dodaje mi to wygładzenie idealnie tam, gdzie chcę je mieć. Ok? Więc jest to jedno z zastosowań. Teraz kątem oczywiście steruję, które z tych krawędzi mają być wygładzone, a które nie. Więc powiedzmy sobie, że chciałbym mieć wszystkie kąty większe od 60 stopni zaznaczone jako gładkie. Jeżeli w tym momencie przetnę sobie mesza na przykład w ten sposób i w trybie edycji proporcjonalnej lekko go przeskaluję w dół, to w tym momencie widać, że tam, gdzie przekraczam kąt 60 stopni, następuje wygładzenie. Tam, gdzie go nie przekraczam, tego wygładzenia nie ma. W związku z tym mogę modelować pewne rzeczy w sposób bardzo gładki, ale tam, gdzie chcę mieć krawędź, będzie ona ostra. W tym momencie mogę dodać jeszcze zaznaczenie krawędzi jako sharp i mam dodatkowo jeszcze jedno wycięcie z gładkim takim zaokrągleniem po środku. No, powiedzmy, że z gładkim. Więc to jest modyfikator Edge Split. Jest jeszcze jedno zastosowanie tego modyfikatora, które polega na cięciu geometrii wstępnym przed jej późniejszym wygładzeniem. Prawdopodobnie niektórzy z Was już zobaczyli, że jeżeli dodam sobie na scenę walec i do tego walca dodam modyfikator subsurf, to wychodzi mi jakaś taka dziwna, postrzępiona bryła. Jest to spowodowane tym, że walec jako taki ma w swoich podstawach trójkąty, tylko i wyłącznie. I te trójkąty pocięte i z wygładzeniem geometrii muszą wygenerować tego typu geometrię. A więc rozwiązaniem jest odciąć najpierw taką płaszczyznę za pomocą Y i wtedy subsurf działa doskonale na niej. Natomiast można to właśnie zrobić Edge Splitem. Zatem cofnę, weźmiemy sobie, dodamy jeszcze modyfikator Edge Split. Oczywiście teraz nie widać większego efektu, natomiast ten Edge Split jest jako drugi, a więc działa na wyniku modyfikatora subsurf. Aby działał prawidłowo, należy go przesunąć w górę w stosie, tak aby był jako pierwszy. Teraz Edge Split ładnie rozcina walec, odcinając nam podstawy, natomiast subsurf następnie przychodzi i wygładza to, co otrzymał, czyli tą pociętą geometrię. Teraz, jeżeli bym naciskał Ctrl 1, 2 i tak dalej, mogę wygładzać swojego mesza, swój walec, w taki sposób, aby wszystko było, że tak powiem, ładnie przygotowane i nie tracę żadnych krawędzi ani punktów. Więc to jest jedno z fajniejszych zastosowań Edge Splita. Ok, to wszystko na razie, dzięki za uwagę.